No i cóż, widzowie, lawenda jak nie żyła, ta chyba już niestety nie ożyje. Nie wiem, czy ją przelałem, czy co. Na dworze ulewa od 2 dni. Jakieś tam alerty dostaję. Ale no nic, trzeba, jest niedziela, trzeba ruszać do pracy, więc na rowerek i lecimy. No to co, widzowie, pada bądź pada. Rower na razie pod taka, bo tu przejdzie, inaczej nie idzie. A mam nadzieję, że pójdzie jechać. Dobra, widzowie, napotkałem pierwszy problem, a mianowicie wyjazd z mojej ulicy. Muszę objeżdżać jakąś łąką dookoła, gdyż jest to tak zalane, że nie da się wyjechać. Ciekawe, co to będzie dalej. Teraz tak stwierdzam, że to był głupi pomysł. Mogę jednak wsiąść w samochód i pojechać. Jakby ktoś się zastanawiał, nie, samochód nie jest w naprawie, nie jest uszkodzony. Jeździ mój samochód. Ale stwierdziłem, że będę do pracy dojeżdżał codziennie rowerem. I deszcz mnie przed tym nie zatrzyma. Może zima, jakieś lodowisko. Może tak. Ale sukno, nie jestem ładny, letni. Taki 12-stopniowy deszczyk. Gorzej z drogami, bo większość jeżdżą właśnie takimi nieutwardzonymi. I boję się, że będą wypłukane przez wodę. I nie będę mógł w stanie przez te kolejny przejeżdżać. Ale to zobaczymy, co dalej będzie w tym wielkopolskim parku narodowym. No i cóż, widzowie, jedziemy dalej, z 5-10 km za nami, nie wiem, bo zegarek się rozładował, więc no, przygotowany na takie trasy jestem odpowiednio. Obecnie sobie jedę korytem rzeki, gdyż jest tu mniej wody niż na drodze. No i tak szczerze, jedzie się w miarę przyjemnie. Szkoda, że łańcuch strasznie dostał piasku i szczela po prostu. No i też szkoda, że hamulce przestają działać, w sensie takim, że piasek się dostał. I szkoda, że to ledwo co jedę w tym glinie. Niestety, suchy piasek był, jechało się źle. Zalany piasek jest jeszcze gorszy. I oczywiście, co zabawne, dopiero teraz sobie o tym tak pomyślałem. Mówię, dobra, no do pracy dojedę, nie? Na 17, czy tam 18 dzisiaj. Ale jest problem taki, że pracę kończę o 3 w nocy. Jak ja rowerem wrócę o 3 w nocy do domu? To jest pytanie. Ale zaczęło padać teraz jeszcze. I teraz ja się zastanawiam, po 10 km jazdy, czy to był na pewno dobry pomysł. Chyba to był głupi pomysł. I ta Gusia miała rację, że jestem pierdolnięty, że chcę jechać rowerem. Ale no nic, widzowie, mam nadzieję, że się tylko nie przeziębię, a dojechać prędzej czy później dojedziemy. W ciężarówce się wysuszę. A jak o 3 w nocy będzie jakieś gradowicie, burza, nie wiadomo co jeszcze, to się zdrzemnę w ciężarówce po prostu i tyle, no. Łóżko mam, pościel mam, więc najwyżej będziemy spać w ciężarówce. Niestety, wszystko w tym rowerze skrzypi, w hamulce się piasek dostał. Zaraz po prostu je przehamuję, żeby się oczyściły i lecimy dalej. Kolejne 5 km za nami. Jestem już cały od błota. No i teraz zaczął się mikroproblem. Mianowicie nie ma jak przejechać. No i co, ja mam w to wjechać? Tu po skosie się boję jechać, żeby się tam nie klepnąć, no właśnie. Dobra. Chciałem przez to przejechać, ale tak szczerze, resztki rozsądku mi zostały i po prostu przeprowadzę ten rower. Bo nie wiem, czy to widać. Tej wody nie jest jakoś dużo może. Ale jakbym jechał, koło by to rozbryzgło, by poszło. Ciekawe, jak w Komornikach tunel dla rowerzystów wygląda. Pewnie po szyję, więc tamtędy na pewno nie pojedziemy. Ale możliwe, że podjadę, aby wam tylko pokazać, jak ten tunel wygląda podczas takich ulew mocniejszych. I ciekawe, czy woda będzie sięgała do szyi. Bo tak szczerze, jak będzie po pas, to może przejedziemy. O, jestem głupi. Ale w miarę ciepła woda, więc jakiś pozytyw jest. Szkoda, że brudna ta woda. Jakby była czysta, ciepła, wpław byłoby można przepłynąć przez te jeziorka drogowe. No nic, przyspieszamy, bo strasznie wolno jeżdżę dzisiaj, gdyż no po prostu co chwilę właśnie takie kałuże na całą długość drogi. I tak szczerze, nie wiem, jak nimi przejeżdżać, bo nie wiem, gdzie jest dziura po skosie, żeby się nie wydupić. Jak wiecie, dziura jest po skosie. Ja tu mam opony gravelowe, więc one mają 32 szerokie są. Ale to nie są opony
gravelowe, tylko bardziej szosowe gravelowe, bardziej naciśnięte na szosę niż na gravel i teren, więc no to opony bieżnika, no nie ukrywajmy, nie mają, po blokach mają jakieś tam trzymanie i to tyle, więc dziura po skosie i leżysz, więc mogłem jechać jednak polem, ścierniskiem. No tu kolejna kałuża po całej długości drogi, masakra. O, ta woda już jest zimna, jak skurwysyn. Zimna. Ciekawe, czemu tam ta kałuża była ciepła, a ta zimna. Albo po prostu już zalałem raz buta, zmarzł. Każe kolejne zalanie buta będzie coraz zimniejsze. Ale no nic. Lecimy. Bo tej 18 muszę z Poznania najpóźniej wyjechać. I my mamy te półtorej godziny normalnie, trasę 30 km robię tam powyżej godzinki leciutko. Tam godzina 5. A dzisiaj chyba z 2 godziny będziemy jechać, widzowie. Gdyż normalnie tutaj lecę tak z 20 na godzinę. No dzisiaj to ja mam przerzutkę do podjazdu pod wzniesienia. I nawet nie pedałuję. Więc no, jest 5-10 na godzinę. Nie no, z 10 bardziej. Ale jak ja mam szybciej przez takie coś przejeżdżać? Ale no nic, chowam kamerę. I lecę. No i cóż, widzowie, jest niedziela. Godzina 16-17. Zazwyczaj dużo rowerzystów spotykam na tej drodze, a dzisiaj ani jednego. Jest to dziwne, ciekawe dlaczego żaden rowerzysta nie pojechał się dzisiaj przejechać na wycieczkę rowerową. Normalnie spotykam sporo rowerzystów, no a dzisiaj nikogo. Ciekawe, czym to może być spowodowane. Uwaga, pokażę wam plusy jazdy rowerem, a nie samochodem, bo jest plus. A co tu się stanęło się? Więc ja sobie elegancko przyjechałem, a auto nie przyjechało. Ale widzę, że ktoś się wkurzył. Pewnie ten dzik przede mną. I słonecznikami jakiś ziomek poszedł ewidentnie, ty. Ale jaja. No ewidentnie mijają to drzewo słonecznikami ludzie. Ciekawe, czy tam ten jeep też to minie, ta lanówka, taki SUV. Nie, no wrócił, jedzie naokoło. Naokoło to z 50 km idzie i widać, że tu ludzie normalnie wyjeżdżają słonecznikami, nie? Aż wam to pokażę. Ludzie naprawdę są dosyć chamscy, widzę. No i po prostu jebut słonecznikami ktoś se przejechał. No jest jak jest, widzowie, my na szczęście dzisiaj rowerkiem, więc słonecznikami nie musiałem jechać. No ale tak szczerze, tak i tak bym nie pojechał, gdyż słoneczniki mają dosyć twarde łodygi i mogą zderzak pogiąć i nawet pokruszyć, jak macie z plastiku. A po drugie, wiem, czy to jest pole. Nie chciałbym komuś znajomemu, powiedzmy, jeździć po polu kogoś, kogo tam się mniej więcej po nazwisku zna chociaż, nie? Bym tam wrócił, też bym jechał naokoło. No bo po prostu tu tam jest leśną ścieżką poszarową. Mniej więcej wiem, jak one tu idą, więc bym to objechał sobie. No ludzie, którzy nie wiedzą, przez pole słoneczników pojechali. Ale też odważne, takie pole pewnie grząskie jest. Ale no nic, widzowie. My dzisiaj rowerkiem, więc są jakieś plusy, widzowie, dzisiejszej podróży. Gdybym jechał autem, to bym tą drogą nie jechał, bo z domu bym nie wyjechał tą drogą, gdzie jechałem rowerem, co wam pokazywałem, te kałuże. Więc zacznijmy od tego, że tak i tak bym nie jechał tą drogą, tylko naokoło. Ale gdybym puścił się tą drogą autem, to też bym nawracał. A po drodze już widziałem dwa drzewa wcześniej pocięte, więc leśniczy działa. Też widziałem, że koło domu wyjeżdżał takim białym samochodem ostatnio jeździ, nie wiem, gdzie ma te firmowe, nieopisanym, z takim migaczem żółtym poleciał. Pewnie te dwa drzewa wycinał, no ale tego, to musiało się złamać jakoś chwilę temu. Widać, że tutaj stawik już jest prawie pełen, więc tak szczerze nie wiem, czy jest sens podjeżdżać do tego tunelu, ale chyba wam pokażę ten tunel, no i następnie musiał go objechać, to jest kawałek stąd już. No bo tunel podejrzewam, że będzie po głowę, nie? Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Buty mam, no nie do końca przemoczone, więc nie chciałbym ich zamaczać. Ale zobaczymy, co tu się, widzowie, dzieje w tym tunelu. Wybudowanych oczywiście za rządowe pieniądze. I uwaga, no tunel po pas, no. Tunel ewidentnie po pas, więc no nie ma szans tędy przejechać. W sensie szanse są, ale no bym po gacie się zanurzył w wodzie, więc no nie wjeżdżamy tędy.
Będę musiał zejść z rowerka i oczywiście dopchać chodnikiem. Ja wiem, widzowie, pod materiał przejazd tym tunelem byłby bardzo ciekawy, ale tak szczerze, jeżeli miałbym być pod pępek w wodzie i nie wiem, czy bym w ogóle przejechał, bym musiał dosłownie pływać w tym tunelu. Ja może jestem odważny i trochę lubię szalone rzeczy podejmować, ale jest granica rozsądku według mnie. No i to właśnie był mój rozsądek. Jeżeli woda jest wyżej niż po pas, to nie przejeżdżam. No nic, teraz jedziemy powoli, bo osobówka nas blokuje. Ta babka jedzie i w torebce grzebie na fotelu obok. Jak można tak kurwa jechać? Autostrada zakorkowana. Na szczęście w stronę, na szczęście, na nieszczęście, w stronę Świecka, bo my lecimy na Łódź zaraz. No i po drodze oczywiście żadnego rowerzysty nie spotkałem. Żadnego przechodnia nawet nie spotkałem. Chyba tylko jedna osoba tam w parku pod budką sobie stała. No i to tyle, co ludzi spotkałem. No i dzisiaj motocyklistę przed chwilą, czyli dzisiaj. Przed chwilą jeszcze motocyklistę spotkałem. No nic, przerzutka w dół. Do celu jeszcze z 2, no może bardziej z 5 km. Więc ale ta już sama ścieżka rowerowa do samego celu, więc jest git. No i cóż, widzowie, jestem w ciężarówce. Chyba tak źle jeszcze nie wygląda, mam nadzieję. Po prostu, no nie wiem, bo nie mam lusterka. Wysypujemy rzeczy. Ciekawe, czy zmokły, czy nie zmokły. Mam nadzieję, że nie zmokły. Nie, są w miarę suche. Telefon trochę pognieciony, no ale go upychałem na siłę. No nic, widzowie, nie jest tak źle. Wszystko przeżyło, więc ja lecę, widzowie, podczepiać na czepę, bo jest godzina 17:22. Więc mamy, widzowie, 22 minuty spóźnienia. No i cóż, widzowie, ja jestem już przebrany. No i teraz wam tak powiem, jak dopiero rozłożyłem te wszystkie ciuchy. Torba, tą, którą wam ostatnio polecałem. Znaczy polecałem, powiedziałem, że ją sobie zakupiłem, że będę ją wam, że ją przetestuję, wam powiem, jak się sprawdza. Miała być wodoodporna, no niestety, wszystko w środku jest mokre. Czekajcie. Nie wiem, czy to widać, to nie jest całe mokre, nie? Ale są jakieś tam plamy. Więc no, gdzieś ta woda przecieka niestety. Ja muszę bluzkę sobie wysuszyć, mam na szczęście jeszcze jedną na zmianę, która w ciężarówce była czysta. No ale tak jak widać, no w niektórych miejscach to przeciekała. Niestety skarpetki, które założyłem świeże, są również mokre. No i myślałem, że to będzie fajna przeciwdeszczowa torba, przeciwprzeciekająca, wodoodporna i tysiąc różnych atestów tam było napisane na stronie, że ta torba ma. No a co się okazało? Okazało się to, że to jest po prostu no, tylko tak napisane, no niestety. W ogóle wodoodporności to ta torba nie ma. No nic, zrywam sobie metki, bo nie lubię jeździć z tymi takimi metkami. Oderwę je, podczepiamy na czepę, włączam live'a i lecimy na Łódź. No i cóż, widzowie, jeszcze musimy na czepę podczepić, gdyż niestety była odczepiona. Więc szybko ją podczepimy i ciśniemy na Łódź. No i cóż, widzowie, na czepę podczepiona, odjechane, należy tylko jeszcze rower na pakę wrzucić. No niestety do auta go nie włożę, bo jest zbyt mokry. No i cóż, widzowie, rower na naczepie. Ja biorę tylko lampkę i bidonik do auta i można lecieć. Masakra, widzowie, co chwilę tylko straż i karetka gdzieś lata, więc no, zabawnie się jeździ po tych drogach. Lekki deszczyk spadł. A, ten straż to pewnie idzie tu tą wodę wypompować, bo ulicą się nie dało przejechać. W sensie, ja ulicą raz przejechałem, ale no, ciężarówką też da się przejechać. Ale to fakt, kałuża robi się ogromna, taka, że po prostu do reflektorów woda dochodzi. No nic, widzowie, lecimy, włączam zaraz live'a. Więc pamiętajcie, codziennie live po godzinie 17. Więc zapraszam serdecznie na kanał od niedzieli do czwartku live. No i cóż, chowam kamerę i lecę. No i cóż, widzowie, ja jestem już pod lampą w Łodzi. Rower, tak jak widać, jest już w kabinie. Oczywiście podczas jazdy go zabezpieczę. Nie będzie tak stało, by się na mnie obalił. Chociaż no, tak szczerze mówiąc, nawet bym mógł tak jechać, bo kierownicą jest za fotel chwycone, więc no nie ma zbytnio prawa się obalić, ale nie czułbym się komfortowo, że rower tak jedzie na stojąco. No i cóż, widzowie, łańcuch brudny strasznie, sama ziemia, piasek, będę musiał to przeczyścić. Cały rower ogólnie będę musiał przeczyścić niestety. Ale wiecie, jak to jest jazda po brudzie, po błocie, no zawsze tak się kończy. Ale no nic, widzowie, ja zaraz idę spać, bo jestem już w Łodzi pod lampą, tu mam 4 godziny snu. Lampka jest rozładowana, muszę ją sobie naładować do pełna. Będę jechał o 3 w nocy przez lasy. Jak widać, nie idzie zmienić trybu, czyli jest tryb eko włączony. Tryb eko pozwala na świecenie przez 8 godzin, z tego co pamiętam.
Ale jazdą lasami wolałbym mieć te najmocniejsze, te, które tam chyba maksymalnie 3 godziny działa. No ja tak 3 godziny do pracy mam, więc po prostu. Czyli no godzinkę, pół godzinkę, półtora w jedną, godzinkę, półtora w drugą, nie? I teraz nie wiem dlaczego ona na zieloną mruga. O, już mruga na czerwono. Wiecie, na 2-3 dni zazwyczaj starcza. Te ryby są dosyć mocne. Jak widać. Nie wiem, przy tym by do niej raczej to nie przećwiczyć, ale jak widać, jak świeci się po białym, to po prostu chce spalić. I dużo ciepła wydaje, jak się jedzie, to dosłownie na rękach czuć, nawet po skosie. Jak się zjeżdża i wiatr wieje za lewy, rękę zawieje z tej lampki ciepło, to po prostu czuć jest ciepło. Więc rower tutaj w tym oto miejscu sobie stoi. No i cóż, lampkę polecam, to jest Bontragare, ale się zmazał napis, więc nie wiem jakie to było. Flara LT plus 1330 lumenów, ale nie pamiętam jaki to jest model. Chyba tu będzie napisane, nie ma nigdzie napisane. No to jest ten najdroższy chyba model z Bontragare'a. Przednia lampka, no i tylna oczywiście ta sama, tylna pewnie jeszcze ma trochę baterii. Czy tylna się zmienia, czyli coś tam ma. Oła. Bo tylną no, używam na migającym, a migające oczywiście dużo mniej zużywa prądu, a przednią na migającym bym nie mógł, no bo po prostu potrzebuję do oświetlenia drogi przede mną. I tak na kamerze dosyć mocno daje. Kamera nie ogarnia. Jak mikrofalówce. Tylko czy tak kamerę mogę sobie popsuć? Chyba nie, co? Jesteś na tym migającym, to zawsze używam, czyli ta. Oła. Dobra, wyłączam, nie bawię się. Szczerze mówiąc, też naładuję po drodze. A ciekawe jak te białe światło wygląda w kamerze, zobaczę. Ile herców mają? 50 chyba hercowe. 50 albo równe tam 59, bo tak nie widać całego światła. Mam ustawioną kamerę na 60 Hz, więc 60 Hz nie są. Albo są po prostu 59, co tak delikatnie przeskakuje. No ale jeżeli są fale, to znaczy, że to są różnica 10 Hz. No nic, widzowie. Nie przyciągam, bo ten film tak już jest pewnie długi, bo dużo nagrywałem dojeżdżając do pracy. Jeszcze będę wracał do domu, jak będzie coś ciekawego, to wam nagram. A tymczasem ja idę spać. No i słyszymy się prawdopodobnie już, jak będę jechał w Poznaniu, z Poznania do domku rowerkiem. No i cóż, widzowie, wracamy sobie już na bazę powoli. Ja nie wiem, co oni tu robią z tą drogą, ale ta droga już od x lat jest zalana i ta woda w ogóle stąd nie schodzi. Przyjeżdżają strażacy, wyciągają tą wodę co chwilę. No nie padało kupę godzin, tu jakieś części zderzaka ludzie pogubili. No kilka godzin nie padało już, a nadal woda stoi, to tak jest od kilku lat już. Ja nie mogą zrobić jakiegoś odpływu, cokolwiek. Bo dobrze o tym wiedzą i co deszcz przyjeżdża straż i po prostu tą wodę wyciąga. Nie wiem, czy strażacy nie mają co innego do roboty, po prostu rozpisują to sobie w jakąś tam w diety. Nie wiem, jak tam są wypłaty, godzinówki, że co, że 3 godziny sobie stoi przy pompie i wodę wypompowuje i za to mu płacą. No ja nie wiem, nie? No ale naprawdę, by mogli to w końcu naprawić, no bo jeździć się tędy nie da. Tak jak ciężarówką przejeżdżać, spoko, ale z drugiej strony, jak mam rozgrzane hamulce jeździć i wjeżdżać wodę rozgrzanymi hamulcami, no to nie jest zbyt optymalne. Tarczy wygnie, coś popęka. Więc masakra, mogliby to w końcu zrobić. Tym bardziej, że koło Mercedesa tu zamknęli drogę. A nie chce mi się jechać przez Poznań, wolę sobie od strony Komornik tu wjechać do Poznania na bazę, niż przez miasto tyle świateł. Więc sobie tak naokoło jeżdżę. I tu drogę od Mercedesa zamknęli już na początku roku i do dzisiaj jej nie otwarli. I to skończyli, ale nadal coś tam remontują. Chociaż ekipy już od kilku tygodni nie widziałem. Ale no nic, widzowie. Jest jak jest, mamy jeszcze z 5 km, wsiadam na rower i do domu, zobaczymy jak to będzie, no póki co nie pada i mam nadzieję, że tak to się utrzyma. No i cóż, widzowie, godzina 3:10, wracamy sobie elegancko powoli do domu.
a powoli z tego tytułu, że nie wyspałem się dzisiaj. Pod lampą nie pospałem, więc no trochę jestem zmęczony, a droga do domu daleka. Niby już te 5 km ujechałem, ale jestem dosyć mocno zmęczony, bo nie spałem. Ale mam nadzieję, że jakoś uda się dojechać w miarę fajnym czasie. Przy prędkości tam 25 średniej. Oczywiście zegarka dzisiaj nie mam, bo się rozładował. Rzuciłem go do torby. Już sobie tam jedzie, muszę go w domu naładować. Bateria starcza na tydzień, ale zapomniałem w weekend go podłączyć, nie wiem dlaczego. Ale no nic, widzowie, nie pada na szczęście. Więc tyle dobrze. Miała być burza od 3 do 5. A na szczęście jej nie ma, więc można jechać na spokojnie sobie do domku. No i zastanawiam się, czy jechać przez Wielkopolski Park. Jak trochę tu naokoło, przez Wiry, Puszczykowo, Mosinę i tak dalej. Czy jechać po prostu krajówką, czy powiatową chyba drogą, czy masami. Ale chyba polecę dzisiaj krajówką, czy tam powiatową, nie wiem, jak nazywam symbol, muszę w końcu się dowiedzieć. No tak szczerze, nie mam siły uciekać przed dzikami, nie mam też siły zbytnio jechać tak, wiecie, przez lasy dzisiaj. No nie schodzę z rowerą, to przejścia dla rowerzystów nie ma. Zejdę i poczekam. O, widzicie, elegancko zielone, można iść. I tak szczerze, widzowie, po tych asfaltach jedzie się dużo przyjemniej niż po tych lasach. Z tego tytułu, że po prostu jedę na przedostatniej zębatce. Jest w miarę dobrze, ale przez lasy jak jedę po tych betonach, dziurach, no to mam tak 3 od dołu. Na tej zębatce przy tej kadencji mniej więcej mam 32 na godzinę, więc te kilometry szybciej uciekają. A jak jedę na czwartej zębatce, no to wiecie, w sensie czwartej od końca, trzeciej od końca, tam jest około, nie wiem, 21-23 na godzinę, więc no jest dużo wolniej. Więc na pewno po tych asfaltach jest dalej, ale o dziwo szybciej. Przez tak te opony mi się skończą, to kupię sobie takie cięższe Pirelki albo jakieś coś podobnego do Pireli. Wiem, że Pireli ma fajne takie dosyć gravelowe oponki, wytrzymałe. Fajnie wyglądają, są podobno szybkie na asfalcie. Więc po tych oponach tamte będę testował. Teraz wierzę, że miga mi 25 na godzinę. No ale zrzuciłem dwa oczka i pod górkę. Więc te opony, które mam, się sprawdzają, są fajne. Ale są po prostu nie do kupienia. Nie wiem dlaczego. I w Giancie oryginalnym, Giancie nie mają tych opon. No nigdzie ich dostać nie idzie. Tylko jakieś zamienniki po 400 zł. Tamte Pirelki 220 kosztują. Są węższe, w miarę wytrzymałe. Są lżejsze. No i na prostej szybsze. No ale pewnie na szut się nie nadają, nie? Ale pewnie kupię sobie dwie na testy i tyle. Mam nadzieję, że z domu wyjadę. A jak nie będę mógł z domu wyjechać, bo opona będzie strzelać, no to po prostu będę odpalał samochód i zostawiał samochód gdzieś, nie wiem, pod Lidlem, w jakichś blokach w okolicy i tam będę po prostu stacjonował samochodem, a rower w bagażniku będę przewoził przez te 3 km szutru, bo na plecach rowera raczej nie będę chciał niósł, nie będę chciał nieść. No wiecie, szkoda nowych opon byłoby mi wtedy jeździć po szutrze, więc no coś bym musiał ogarnąć, żeby się dostać do najbliższego asfaltu, a z domu do asfaltu właśnie mam tak 2-3 km, więc musiałbym to jakoś rozkminić. No ale pewnie zrobiłbym to samochodem i tyle. No nic, nie przeciągam, ten film tak już jest długi pewnie, więc robię dolny chwyt i lecę przed siebie. Bardzo klimatyczna jest ta uliczka, zawsze mi się podoba nią jechać, gdyż jak wyskoczy dzik, na pewno będzie ciekawie. To jest środek lasu, można powiedzieć, przy bagnie. Dosyć mocno czuć tym bagno, teraz jeszcze popadało tu już w ogóle. Wszystko kwitnąć zaczyna już. Tam jest oczywiście oczyszczalnia ścieków, więc to jest dosyć przyjemne zapachy do jazdy. Ale no klimatycznie jest na pewno, nie? Ale za chwilę tam dalej już tą ścieżką nie jedę, to jest R9 rowerowa, jak ktoś tam się zna. I tam dalej tą ścieżką nie jedę z tego tytułu, że jest jeszcze bliżej bagna. Tutaj do bagna jest, nie wiem, 200-300 metrów w las.
a tam dalej jest dosłownie przy bagnie przejazd. I tam tyle co ja razy dzika widziałem, jak w bagnie leżał. Tak szczerze, nie chciałbym, aby mnie zaatakował. No bo wiecie jak to jest. Po co ryzykować, jak można wjechać na drogę i ominąć niebezpieczne miejsce. A niestety musiałem zjechać na tą ścieżkę wcześniej, no bo zakaz był na wiadukcie. No i wiadukt trzeba ominąć, później z tej leśnej ścieżki można wjechać na drogę, na skrzyżowaniu. No bo jak byłby dalej zakaz, to za skrzyżowaniem powinno być powtórzenie zakazu dla rowerzystów. A z tego tytułu, że jest skrzyżowanie, zakaz nie jest powtórzony dla rowerzystów. Więc na moją logikę zakazu nie ma, no bo gdybym wyjeżdżał z tamtej uliczki, to skąd miałbym wiedzieć, że w lewo skręcać nie można? Więc po prostu skręcam i tyle, nie? Więc no nic. Do celu z 28 na, no powiedzmy bardziej z 18 km. Ale powinno być dobrze. Sowa? Pewnie nie było widać. Dawno nie widziałem sowy. Takiego zwierzęcia oczywiście, nie że grzyba. Więc no nic, widzowie. Lecimy. Klimacik znowu jest. Lasy, głęboki rów, droga powiatowa bądź tam wojewódzka. Teoretycznie ludzie powinni jeździć tu 70, a za zakrętem zaczyna się tabliczka teren zabudowany, więc nie powinni popierdalać, tylko jechać 50. Oczywiście wiemy jak jest w Polsce, tabliczka sobie stoi, terenu zabudowanego nie ma, a ludzie nie zwalniają. No tak jakby tej tabliczki nie było, a jest. Ale przynajmniej ludzie długie światła wyłączają dzisiaj. Bo ostatnio jak jechałem, to mało kto wyłączał. Dzisiaj bardziej kulturalni ludzie się znaleźli. No albo wiedzą, że tak lało, a ja idę rowerem, więc mi tak współczują i się śmieją. Przynajmniej te długie światło odpuszczają. Ale no nic, chowam kamerę. Chociaż wam jeszcze pokażę znak, teren zabudowany. Znajduje się tu. A terenu zabudowanego przez najbliższe 5 km nie ma. Jest szkoła oczywiście po lewej, ale jest w głębi przy drodze, nawet nie ma połączenia z wjazdem. Jest w ogóle wjazd z drugiej strony ulicy, więc nie rozumiem dlaczego tu jest ten teren zabudowany. Oczywiście jest i ludzie powinni jechać tu 50. Ja lecę 40, więc tak wygląda różnica 10 km na godzinę. No raczej nie. Ludzie tu tak i tak mają 70, 80 i tyle, no. A ten teren zabudowany się ciągnie i ciągnie. No nic, jeden za dolny uchwyt i lecę. No i cóż, widzowie. Kilka dzików spotkanych. Na szczęście żaden agresywny. Tu przed chwilą też szedł dzik, nie wiem gdzie uciekł. Nie wiem czy to jest mądre, że to się zatrzymam. Ale czekajcie. Jest tam. Pewnie było go słychać, jak chrumknął. Nic tam, uciekam jednak. Myślałem, że będzie go lepiej widać. Jak nie widać, to trudno. Nie chciał się pokazać. A większość dzików spotkałem na 430 drodze w lesie. Przy rowie dwa stada się pasły. Po 5-10 sztuk może. A tak szczerze, osobówki tam stówkę, 120 przylatywały, nawet ciężarówka tam z 9 dych pewnie szła. Prędkość nie jestem w stanie ocenić, ale powiedzmy te 90, osobówki tam po 120-130 szły przy tych dzikach. To śmiesznie, jakby jakiś dzik im wyleciał na ulicę. Na szczęście mnie nie zaatakował. A tego dzika tu już drugi albo trzeci raz spotykam. Często w te krzaki włazi, myślałem, że uda mi się go dzisiaj nagrać, ale niestety nie udało. No nic, lecę dalej. Jakieś psy. Bo do domu mamy jeszcze, widzowie, 5 km. No i cóż, widzowie, ja jestem już w domu. Pierwsza jazda rowerem w tym tygodniu, więc pewnie będzie około 96 kg, bo zawsze tak mi waga wraca do 96 po weekendzie, bo nie ćwiczę, nie jeżdżę rowerkiem. No, zważyło w końcu waga na dziś 95,9. No, waga się zatrzymała, więc teraz trzeba chyba wziąć się za dietę bardziej. Patrzeć, co się zjada i trochę na atlasie poćwiczyć, żeby bardziej ręce wyćwiczyć, plecy i też może trochę wagi zejdzie, bo obecnie jest 95.
No 96 bym powiedział nawet. Ale nic, widzowie, jest jak jest, ja biorę się za jedzonko, montaż odcinka i do spania, więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, pa pa.